Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o braku profesjonalizmu prawicowych dziennikarzy i ich nierzetelności. Będę mówił o tym, jak nam piorą mózgi media w interesie Platformy Obywatelskiej, a być może i też w interesie PiS-u. I jaka bieda zaczyna dotykać Polaków i jakie są na to dowody. W jednym z ostatnich numerów Do Rzeczy ukazał się artykuł Łukasza Zboralskiego pod tytułem Puste plaże. I on się zaczyna w ten sposób. Właściciele pensjonatów nad Bałtykiem i górale narzekają jednakowo, bo znacznie ubyło im turystów, na których zarabiają. Co się stało? Że na plaży nie ma już parawanu przy parawanie, a na górskich szlakach nie wszędzie maszerują tłumy. No i teraz autor tego artykułu zakłada, że prawdą jest to, co głoszą te wielkie media, że w Polsce nie ma turystów, nie ma wczasowiczów, bo większość z nich, zdecydowana większość z nich wyjechała za granicę. No i kończy ten swój artykuł, nie podaje żadnych danych statystycznych, żadnych wyników sondaży, zakłada to, po prostu zakłada, nie sprawdził tych informacji. No i kończy ten artykuł w ten sposób. Że no, wakacje all inclusive w Grecji i Turcji potrafią wyjść taniej niż wakacje nad polskim morzem, że tam też rzadko pada latem, że biura podróży dla małych dzieci mają też dużo promocji, w tym do pewnego roku życia mają wakacje za darmo. No i pisze dalej. Taki mamy klimat, to tak to wygląda. Niemcy też raczej jeżdżą po Europie i na wakacje, a nie do siebie. Wszystko więc wskazuje na to, że być może nie tylko inflacja zatrzymała Polaków w domach, ale pod względem wypoczynku już dogoniliśmy Zachód, który w wielu dziedzinach tak chcieliśmy doścignąć. Jeśli tak jest, to widać w tym same plusy. Polacy jeżdżą do ciepłych krajów, a jednocześnie ci, którzy lubią niepowtarzalny zapach jodu czy tatrzańskich świerków, mogą spędzać urlop w kraju, w miejscach, które nie są już tak mocno zatłoczone. Widać w tym same plusy. No, na pewno, gdyby tak było, jak on pisze, to nie byłyby to plusy, bo z tego by wynikało, że Polacy zarabiają i oszczędzają w Polsce, a wydają za granicą i to nie byłoby dobre. Tylko, że to nie jest prawda. Ale jest takie przeświadczenie, że Polacy w tym roku spędzają wakacje za granicą. To rozmawiałem z taksówkarzem na ten temat, jednym, drugim, to oni mówili tak, nie ma Polaków, puste pensjonaty, puste hotele, bo Polacy wyjechali za granicą. Rozmawiałem z właścicielem pensjonatu, mówi, no tak, Polacy wyjechali za granicę. I niektóre media, te wielkie, upowszechniają taką informację, pisząc, że 80% Polaków wyjechało za granicę. Tylko skąd biorą takie dane? Było badanie wśród jakiejś tam liczby Polaków, czy chciałbyś wyjechać za granicę na wakacje. I 80% odpowiedziało tak, chciałbym. Ale w istocie wyjechało tylko 19% Polaków i tylko na tydzień. 50% Polaków w ogóle nie wyjechało na wakacje, a 39% Polaków wyjechało, ale nie mamy żadnych danych tutaj na ile, dokąd, bo może tylko do krewnych na wsi, może tylko na tydzień, a może tylko na weekend. Ale ewidentnie te dane nie są takie, że aj baj, mamy dobrobyt i odpoczywamy na Wyspach Kanaryjskich czy na Cyprze, tylko sytuacja jest taka, że po prostu nie mamy pieniędzy. A być może też jest tak, że ci, którzy wynajmują
noclegi, właściciele restauracji, barów, budek z lodami przesadzili z cenami, bo ceny są takie, że jak mi to opowiadała moja fryzjerka, a strzygłem się wczoraj, że wszystkiego była 3 dni na urlopie nad morzem i wydali 2000 zł i to spowodowało, że już więcej nie pojechali. I teraz problem jest taki, że po pierwsze, znaczy problemów tutaj jest kilka. Po pierwsze, no, redaktor do rzeczy moim zdaniem się skompromitował, bo no, założył dane propagandowe jako dane prawdziwe. Dane, które mają mówić, że za platformy to jest super dobrobyt. Dane, które mówią, że przedstawiciele PiS-u mogą powiedzieć, taki dobrobyt zbudowaliśmy przez 2 kadencje, że teraz Polacy jeżdżą za granicę. Ale to są dane propagandowe, to nie jest prawda. Prawda jest taka, że Polacy zaczynają być biedni jak mysz kościelna. No i tutaj jakby druga kwestia. Zauważmy, że robi się absurdalnie. Bo no, wszyscy mówią, mamy dużo większy dobrobyt niż był kiedyś. Przede wszystkim niż był za komuny. No, w pewnych perspektywach mamy. Mamy dostęp do owoców cytrusowych, mamy stać wielu na wyjazdy za granicę i to w takie miejsca atrakcyjne jak Wyspy Kanaryjskie czy tam Egipt. Mamy różne rzeczy, których nie mieliśmy za komuny, ale nie mamy masy rzeczy, które mieliśmy za komuny. I to jest paradoks, prawda? Bo to, co się stało z Polską po 89, kiedy mogła dojść do normalnego dobrobytu, gdyby gospodarka była polska, gdyby Polacy prowadzili firmy i na tym zarabiali i nie byłoby tych wszystkich wielkich koncernów, które przejmują już nawet małe sklepiki, patrz na przykład Żabka czy małe kawiarenki. W każdym razie te zmiany negatywne nastąpiły w tej perspektywie, ale również w innych perspektywach. Za komuny Polacy pili soki. Teraz piją coś, co nazywa się soki, ale sokami nie jest. Za komuny Polacy mieli dostęp do zdrowej żywności, były dobre wędliny, dobra szynka, jeżeli się ją trafiło w sklepie, normalny chleb, zdrowe mięso, zdrowe kurczaki, zdrowe jaja i tak dalej, i tak dalej. Teraz, żeby kupić coś takiego zdrowego, to trzeba wydać majątek, a jeszcze nie zawsze jest to możliwe. Ale chciałem powiedzieć o jednym. Zobaczmy, jak wakacje spędzano w okresie międzywojennym, jak wakacje były spędzane za komunę. Bardzo często tak, jak w okresie międzywojennym. Jako małe dziecko, mamusia woziła mnie do Rabki. I w tej Rabce dzieci przebywały z reguły od momentu zakończenia roku szkolnego do momentu początku roku szkolnego, czyli 2 miesiące, 10 dni. I to było, i to mi się jako dziecku bardzo podobało, bo miałem wielu kolegów i koleżanek. Przez 2 miesiące, 10 dni można się było zaprzyjaźnić i zgrać. No i teraz te dzieci były w tej Rabce, bo ceny były dostępne, a mamusie nie pracowały, a zabiegały o zdrowie dzieci. No bo jak dzieci wciąż się przeziębiały, wciąż chorowały na gardło, anginę i tak dalej, to wiadomo było, że jedyna recepta to jest dłuższy pobyt w Rabce. Jak już jako mąż i ojciec z żoną i z dziećmi przyjechaliśmy do Rabki, to nocowaliśmy w takiej willi, którą kupiła kobieta, bo jej dziecko no, było ciężko chore, oddała je do sanatorium i powiedzieli lekarze, że na kilka lat. I mąż jej kupił willę, czy zbudował willę, i ona naprzeciwko tego sanatorium siedziała, żeby z tym dzieckiem był blisko. No, ale to oczywiście jest wypadek dla bardzo bogatych. Ale w każdym razie tak to wyglądało w Rabce.
A później, jak trochę dorosłem, to mamusia mnie oddawała cioci Hani, której już nie żyje, której do dziś jestem wdzięczny. I ciocia Hania zabierała mnie na całe wakacje od zakończenia roku szkolnego do rozpoczęcia roku szkolnego do Garbatki. Garbatka to taka miejscowość letniskowa, już praktycznie nie istnieje w tym kształcie, w jakim była. Niedaleko Radomia, w sosnowej, piaszczystej puszczy. I w tej puszczy, w tym lesie, była willa przy willi, drewniane przedwojenne wille, bo radomiacy, urzędnicy, lekarze i tak dalej wysyłali swoje dzieci i żony do tej Garbatki na wakacje, a sami pociągiem dojeżdżali na weekendy. No i w latach 70., 80. było podobnie. To znaczy, wszystkie te wille były zajęte przez rodziny z Radomia, z Warszawy. Kobiety z dziećmi, mężowie dojeżdżali. Też tam był, jak byłem 2 miesiące, no to znałem masę dzieciaków, masę nastolatków później, bo już jak miałem 15-16 lat, też tam jeździłem i się świetnie bawiliśmy, poruszając się w dużych grupach. I zobaczmy, tego już nie ma. To był dobrobyt, to był jeden z elementów dobrobytu. Dzisiaj wszystkie kobiety, praktycznie prawie wszystkie kobiety, pracują zawodowo, pracują, bo muszą, bo trzeba spłacić kredyty. Czasami pracują, bo mają takie ambicje różne zawodowe, ale myślę, że z reguły pracują, bo muszą, bo trzeba spłacić kredyty na mieszkanie, na samochód i tak dalej, i tak dalej. No i znam przynajmniej dwie rodziny, gdzie dzieci są bardzo chorowite i na oczy nie widziały rabki, ani nigdzie nie jeździły na dłużej niż tydzień. Za komuny lekarze powtarzali, że żeby dorosły człowiek się zaaklimatyzował, to musi przebywać przynajmniej tydzień w danej miejscowości, a żeby dziecko się zaaklimatyzowało, to chyba 2 tygodnie. A teraz, jak dziecko gdzieś wywiozą na tydzień, no to nie zdąży się zaklimatyzować, a już musi wracać do Warszawy. Ludzie nie mają już kontaktu żadnego z przyrodą, bo mają na weekend na przykład, nie, urlopy poświęcają na dorabianie, na remonty, na wykonywanie różnych czynności, które jakby fachowcy wykonali, to trzeba by zapłacić, a tak ojciec Złota Rączka je wykonuje. Matka, która nie ma czasu w tygodniu, miesiącu, w roku, bo dojeżdża do pracy, bo długo pracuje, bo długo dojeżdża, bierze 1-2 dni urlopu, żeby zrobić porządki, żeby umyć szyby, żeby zrobić wielkie pranie. Gdzieś się pogubiliśmy z jednej strony, ale z drugiej strony wytworzono nam taki świat, w którym jesteśmy zaharowani potąd, jak jacyś niewolnicy. I jeszcze mówiło się nam, że mamy dobrobyt i ludzie w to wierzą. Chociaż zawsze się powtarzało w ramach różnych nauk, w tym na przykład w ramach filozofii politycznej, którą wykładam w soboty na tym kanale, że podstawowym elementem dobrobytu jest wolny czas. No i oczywiście podstawowym elementem dobrobytu jest swoboda przemieszczania się. To nawet lewacy to powtarzają. Ani wolnego czasu nie ma, ani swobody przemieszczania się nie ma. I jest coraz gorzej. Prawda? Mówi się, że Polacy pracują najwięcej w Europie. No i tak z tego wychodzi. Pracują i coraz mniej z tego mają. Tak się dokręca śruby, tak się, znaczy, no tu Zielony Ład ma dużo do powiedzenia, prawda? Ceny rosną, jest coraz gorzej i jeszcze na dodatek ludzie głosowali, znaczna część ludzi głosowała na Platformę Obywatelską, co świadczy o tym, że brak odpoczynku powoduje, że zaczynają być kłopoty z prawidłowym myśleniem. Dziękuję bardzo.